TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Odwiedziliśmy naszych zawodników na treningu, przed chwileczką zakończyła się gierka. No, wyglądało to bardzo pozytywnie. Mamy nadzieję, że uda nam się za moment porozmawiać z trenerem Waldemarem Fornalikiem na temat zbliżającego się meczu z Koroną. No, z naszej perspektywy, jak obserwowaliśmy zawodników, no, pozytywne nastawienie po zwycięstwie z Piastem. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek równie będzie dobra atmosfera w niebieskiej drużynie, a mamy w pamięci to, że niebiescy nieźle radzą sobie w Kielcach. Jest z nami trener Waldemar Fornalik, 3 dni do meczu z Koroną. Panie trenerze, po zwycięstwie z Piastem drużyna chyba zbudowana, tak oglądaliśmy z boku gierkę, raczej chyba pozytywne nastroje. No na pewno, każde zwycięstwo poprawia atmosferę, poprawia powiedzmy taką chęć do treningu. Na pewno jest to ważny aspekt w sytuacji, kiedy nastąpiła duża przebudowa naszego składu, więc tak jak powiedziałem, atmosfera jest bardzo dobra. Forma, myślę, z każdym dniem, z każdym tygodniem idzie w górę i pracujemy. Tak od strony trenera, jak wygląda sprawa, jak wygląda kwestia tego, że niebiescy fajnie sobie radzą na wyjazdach z Koroną Kielce, to tendencja bardzo budująca, w szczególności w oczach kibiców, ale z drugiej strony Korona sezon bardzo dobrze zaczęła, 2 zwycięstwa, czy trenerzy patrzą na liczby, czy nie? Więc nie, ja bym zostawił tę kwestię, bo to był poprzedni sezon, to były też inne drużyny, dzisiaj, tak jak pan powiedział, Korona rozpoczęła od 2 zwycięstw, my ostatni mecz wygraliśmy, zapowiada się na pewno ciekawe spotkanie. Ale ja bym jak gdyby nie odwoływał się do historii, bo to czasami jest bardzo takie zgubne. No i jeszcze jedno szybkie pytanie, trenerze, które na pewno gdzieś tam nurtuje kibiców. 3 nowe nazwiska pojawiły się w drużynie niebieskich: Setla, Stępiński, Podgórski. Czy któryś z nich jest już blisko może nie wyjściowej jedenastki, ale drużyny, która może zagrać się z Koroną? No, któryś z nich prawdopodobnie znajdzie się w 18, która pojedzie do Kielc. Nie chcę mówić, który to będzie zawodnik. Myślę, że już niedługo będzie wiadomo. Świetnie, dziękujemy w takim razie serdecznie, do widzenia. Przed chwileczką zakończyliśmy wywiad z trenerem. Pan Waldemar Fornalik, jak zawsze, nieco tajemniczy, nie odkrył nam wszystkich kart, nie powiedział, kto z wymienionej trójki pojedzie do Kielc. No to czekamy niecierpliwie na te informacje. No cóż, idziemy jeszcze pod szatnię, może uda nam się porozmawiać z którymś z zawodników. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby to był Marek Zieńczuk, który jakby nie było, ma patent na Koronę. No i udało się, jest z nami Marek Zieńczuk. Marku, nieprzypadkowo z tobą chcieliśmy rozmawiać przed meczem z Koroną, bo co jedziemy na Koronę, to Marek zdobywa bramki, albo jak gramy u siebie, zdobywa hat-tricka. Czy coś specjalnego teraz szykujesz na poniedziałek? Ja osobiście nic nie szykuję, ale no zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Na pewno szykujemy walkę, determinację i chcemy zagrać dobry mecz i pokonać Koronę, tak jak ostatnio. No my trzymamy kciuki na jakąś ciekawą piłkarską niespodziankę. To pierwsze pytanie, takie pół żartem, pół serio, a teraz już całkowicie serio. Jak nastroje po wygranym meczu z Piastem i przed meczem z Koroną, która jak na razie zanotowała 2 zwycięstwa? No zgadza się, Korona jest w dobrej dyspozycji. Ma 6 punktów po 2 kolejkach. Szykujemy się na ciężki mecz, ale w ostatnim meczu już naszym było widać progres. Zawsze łatwiej się w tygodniu pracuje po zwycięstwie i troszkę prowadziło to spokoju w nasze poczynania, ale również z determinacją przystępujemy do tego wyjazdowego meczu, a ostatnio te wyjazdowe mecze, przynajmniej w tej grupie, gdzie było to 7 meczów, bardzo dobrze nam szły, więc planujemy podtrzymać dobrą pasję. W takim razie dziękujemy serdecznie, Marku, i życzymy powodzenia. Dziękuję. Już za 3 dni mecze z Koroną Kielce. Dziś mieliśmy okazję porozmawiać z panem Waldemarem Fornalikiem i z Markiem Zieńczukiem. Obaj podkreślają, że nastawienie jest bardzo bojowe. No cóż, jedziemy na boisko drużyny, która w tym sezonie jak na razie nie przegrała. Miejmy nadzieję, że to zmieni się w poniedziałek. Do zobaczenia w Kielcach.